Dialog jest taką najbardziej istotną, informacyjną częścią składową dźwięku i w zasadzie filmu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kino Rozmowy. Dziś moim gościem jest Tomasz Duksta, reżyser dźwięku, producent dźwięku, osoba zajmująca się dźwiękiem w filmie już od wielu, wielu lat. Współpracowałeś m.in. z Wajdą, Kawalerowiczem, Hoffmanem, Machulskim, ale też wykładasz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina tutaj w Warszawie. No i dzisiaj się spotykamy po to, aby porozmawiać, jak to z tym dźwiękiem w ogóle w filmie jest. Trzeba powiedzieć coś takiego, że w polskich filmach ten dźwięk jest ulubionym chłopcem do bicia dla największej ilości, i czy to profesjonalnych osób zajmujących się krytyką, pisaniem recenzji, czy też dla zwykłych widzów, którzy na przykład często też pod recenzjami na Facebooku czy Instagramie Kino Rozmowy czy w innych miejscach piszą, że film im się podobał, ale coś był problem z dźwiękiem. Nie chcę też, żeby ta rozmowa polegała na tym, że będziemy tylko mówili, jak to jest źle, ale też zobaczymy te dobre strony, bo takie te też są. No więc może zacznijmy od tego w ogóle, jaka jest według Ciebie rola dźwięku w filmie. Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo, bardzo mi miło, że mogę tutaj być i bardzo się cieszę, że ten temat jest kolejny raz podejmowany i że podjąłeś taki trud, żeby rzeczywiście wytłumaczyć ludziom coś, na czym teoretycznie wszyscy się znają. Każdy wypowiada swoje opinie, a nikt do końca nie wie, jak jest. Mówiąc o tym nikt, myślę również o profesjonalistach, ponieważ my czasami sami zastanawiamy się, skąd takie opinie, często dosyć niesłuszne, są. Tam, gdzie one mają być słuszne i są, to sprawa oczywista, nie ma o czym dyskutować. Natomiast te opinie zdarzają się dotyczące dźwięku w filmie na całym świecie i nie jest to tylko domeną polskich internautów komentowanie negatywne dźwięku jako chyba jednej z nielicznych warstw poza aktorstwem, ewentualnie scenariuszem warstwy filmu, języka audiowizualnego. Te komentarze negatywne pojawiają się na całym świecie. Jest wiele krajów, w których jest to standardowa procedura, takich jak na przykład Włochy, o dziwo. Jest kilka krajów, w których tych komentarzy jest bardzo mało i tutaj mam głównie na myśli Francję. Ale o dziwo, również w Stanach Zjednoczonych tych komentarzy jest dosyć dużo. Ostatni film, który wzbudził bardzo dużo kontrowersji, jeśli chodzi o to, czy coś z dźwiękiem w filmie jest nie w porządku, jest Tenet. Jest to po prostu film, który... Tenet? Tak, Tenet. Jest to film, który uzyskał jakąś niebywałą ilość negatywnych komentarzy dotyczących dźwięku. I teraz pytanie jest, dlaczego? Mhm. Pytanie jest z mojego punktu widzenia dosyć proste do odpowiedzi. Znaczy, ja uważam, że najważniejszą składową dźwięku jest dialog. Dlaczego? Jest to po prostu nośnik informacji, nośnik emocji, które przekazuje aktor, ale przede wszystkim zwróć proszę uwagę, że w zasadzie wszystko wychodzi od tekstu, od dialogu. Czyli etap tworzenia filmu zaczyna się od napisania tego filmu. Mhm. Czyli tam jest trzon, który gdzieś musimy do samego końca przeprowadzić. Dialog jest taką najbardziej istotną, informacyjną częścią składową dźwięku i w zasadzie filmu. W związku z tym to on musi stanowić pewną oś całej symetrii do wszystkich innych dźwięków, które się pojawiają. Również do tego, co się dzieje w kadrze, do emocji bohaterów, do muzyki, do absolutnie, absolutnie wszystkich elementów. Jakiekolwiek niedoskonałości w tym dźwięku, no niestety są przez nas percepowane w sposób negatywny. Jest to zupełnie naturalna sytuacja. W przeciwieństwie do obrazu nie jesteśmy w stanie wyostrzyć sobie naszego słuchu. Jeśli chodzi o obraz, możemy sobie doświetlić. Jeśli chodzi o dźwięk, no nie bardzo. Nie ma takiej w zasadzie fizycznej możliwości, oprócz tego, że tam można nadstawić troszeczkę ucha, mhm. Ale to są jakieś takie drobne rzeczy, które no nie do końca w taki spektakularny sposób potrafią nam te wrażenia poprawić, tak jak to się dzieje w przypadku obrazu. Podaję taki przykład. Masz okulary. Mhm.
wiele osób ma okulary. Nikt nie ma z tym żadnego problemu. Człowiek, kiedy przestaje nagle dobrze widzieć, mówi, kurczę, pogorszył mi się wzrok, muszę iść do okulisty. Mhm. Zupełnie naturalna sytuacja. A jak to jest w przypadku dźwięku? W zasadzie nikt nie jest w stanie powiedzieć, chyba pogorszył mi się słuch, muszę założyć aparat. Z reguły jest to opinia kogoś z zewnątrz, kogoś z rodziny mówi, ty chyba źle słyszysz, idź zrób coś z tym słuchem. No jak wygląda taka sytuacja? W przypadku okularów prosta rzecz, idziesz, kupujesz okulary, sprawdzasz oprawki, żeby ci pasowały, fantastycznie, plus 10 do wyglądu. Natomiast jeśli chodzi o dźwięk, no tu jest problem. Otóż ludzie się wstydzą tego, że muszą założyć aparat słuchowy. I mamy na to wiele przykładów, że jest to niestety wstydliwa sprawa. Jak bardzo ona jest zakorzeniona jednak w naszej kulturze, słusznie czy niesłusznie, to zupełnie inna sprawa, to proszę zwrócić uwagę, że nikomu nie przeszkadza operator obrazu, który nosi okulary. Ale jakie zdziwienie byłoby, gdyby dźwiękowiec, który robi dźwięk do filmu, nosił aparat słuchowy. W zasadzie wydaje się, przynajmniej według mnie, że jest to sytuacja dla większości niedopuszczalna. Dlaczego? Dlatego, że znowu, dźwięk jest dla nas wszystkich pewną rzeczą bardzo naszą. I teraz, co to oznacza bardzo naszą? To znaczy, całe nasze doświadczenie, sposób, jaki słyszymy, każdy z nas słyszy zupełnie inaczej. Żeby trafić dźwiękiem do widza, no, musimy wymyślić, czego on będzie potrzebował, co jest dla niego rzeczą naturalną. I teraz dla kogoś dialog na danym poziomie będzie akceptowalny, dla kogoś już nie. I proszę zauważ, że najczęściej oczywiście z tym dźwiękiem mają problem ludzie, którzy są w podeszłym wieku, czyli ten słuch jest troszeczkę bardziej upośledzony. No ale trudno, żebyśmy robili filmy dla ludzi, którzy mają tylko i wyłącznie upośledzony słuch. Chcemy tym filmem jednak coś przekazać. W związku z tym dużo z tych opinii, które się pojawia, jest po prostu opiniami, które są zafałszowane. Czy to przez na przykład zły odsłuch, komuś się zepsuł głośnik i nie zauważył, czy przez to, że w kinie na przykład coś się zepsuło i ktoś stwierdza, że coś jest nie tak, czy na przykład przez to, że ma po prostu troszeczkę popsuty słuch albo danego dnia gorzej słyszy, ale jednak wypowiada to swoje wrażenie, które jest jego, i nic nam, krótko rzecz mówiąc, do tego. Czyli chcesz powiedzieć, że to jest bardziej problem widzów, nas, odbiorców, niż jakieś kwestie techniczne? Nie, absolutnie nie w ten sposób. Wydaje mi się, że czasem jest tak, czasem jest tak. Natomiast dużo tych komentarzy negatywnych wydaje się, że jednak ma inne podłoże niż problem samej ścieżki dźwiękowej. To powiedzmy, jaki jest ten dobry dźwięk, a jaki jest ten zły dźwięk? Dźwięk w swojej naturze bardzo ciężko poddaje się przekształceniom, które są odbierane w sposób naturalny przez widza. Jest to oczywiście kwestia pewnej hierarchii. Oczywiście większość tych wrażeń jest wrażeniami wzrokowymi i tak jak ładnie powiedziałeś, kwestia wizualna, a nie jednak audiowizualna. Doktorze Freud i wszyscy to mamy, również dźwiękowcy, żeby nie było wątpliwości. My też większość wrażeń oczywiście zbieramy przez narząd wzroku, tak ogólnie oczywiście mówię, a tylko część przez nasz słuch. Natomiast jak bardzo to jest istotne w filmie, to powiedział dawno temu George Lucas, który no, jasno i wyraźnie stwierdził, że według niego ta proporcja pomiędzy obrazem a dźwiękiem to jest mniej więcej po połowie, w sensie pewnej ważności w języku audiowizualnym. Ja wracając do tej analogii, pozwoliłem sobie przygotować taką drobną prezentację, którą bym chciał przedstawić. Jasne, zobaczmy. Chciałem pokazać, jaka jest różnica między obrazem a dźwiękiem, żeby zrozumieć tak naprawdę to, o czym sobie tutaj rozmawiamy. Proszę bardzo, przygotowałem ci zdjęcie krajobrazu. Piękny góry, nasycony kolor, kontrast. Absolutnie piękne zdjęcie. Jesteś w stanie powiedzieć, że jest to piękne zdjęcie krajobrazu. Tak. Prawda? Tak, w zasadzie nikt z nas nie ma wątpliwości, że tak jest. Tak samo kolejne zdjęcie. Tak. Bardzo ciekawy, piękny portret. Tak, rzeczywiście. Następny slajd.
Cóż to jest? Też piękne zdjęcie. Piękne zdjęcie, ale potrafisz powiedzieć, co to jest? Wodospad. Wodospad. Czyli jednoznacznie, pomimo tego, że nie mamy już żadnych kolorów, jesteś w stanie powiedzieć, że jest to wodospad. Tak. I jednocześnie jesteś w stanie powiedzieć, że jest to piękne zdjęcie. Jest to piękne zdjęcie. Trochę dłużej trzeba się przyjrzeć temu zdjęciu, przez to, że mamy tutaj też te chmury, tak, żeby dostrzec tam, co jest. Ale to akurat kompozycja może tego kadru. Tak, ale wydobywa jakieś ciekawe rzeczy, których prawdopodobnie byśmy nie zauważyli, gdybyśmy mieli w nim kolor. Podobnie, proszę zobacz, przygotowałem kolejne zdjęcie, które jest zrobione w wysokim kluczu i też raczej podejrzewam, że nie będziesz miał wątpliwości, żeby powiedzieć, co to jest. Jak to wygląda w przypadku zdjęć? No, mamy rozkład barw ciemnych, jasnych. Normalne, standardowe zdjęcie, to, które pokazałem na samym początku, ma taki rozkład, wszystkiego jest mniej więcej porówno. Czyli tak, jak to sobie z reguły zauważam. W przypadku klucza niskiego barwy występują w zasadzie wyłącznie niskie, w przypadku klucza wysokiego barwy występują wysokie. I tutaj przykład niskiego klucza, kolejny portret. No, też trudno powiedzieć, że jest on brzydki, że jest jakiś niefajny, czy że jest nieprawdziwy. Absolutnie chyba takiego jest wrażenia. Jest w porządku, chociaż widać, że coś tutaj jest z tym zdjęciem zrobione. Coś tak, zrobione. Ktoś nad nim pracował jakoś później. Jasne, ale czy jest to dla Ciebie coś nienaturalnego? Nie, nie, jest po prostu ciekawe zdjęcie, prawda? Podobnie ze zdjęciem kolejnym w wysokim kluczu. I teraz przez analogię chciałem Ci pokazać, jak wygląda sprawa z dźwiękiem. Wyobraźmy sobie, że mamy dźwięk, który jest pięknie zarejestrowany na planie, ma odpowiednią zawartość tonów niskich, wysokich, średnich i będziemy chcieli go sobie posłuchać. Tak. Czyli porządnie zarejestrowany tak, na planie. Porządnie zarejestrowany na planie. Ale to nie jest ten kolor. Niemożliwe. Sam wybierałem. Ale żółty? Jaki żółty, no. Krótki przykład. Tak, słychać wszystko, jest jakby zrozumiałe. Wszystko zrozumiałe, zupełnie naturalny dźwięk, prawda? Proszę, zobacz, tutaj są przykłady czegoś, co chciałem zrobić z tym dźwiękiem w postprodukcji. I teraz po środku to, czego słuchaliśmy, to jest nasz naturalny dźwięk. Po lewej stronie próbuję zrobić coś podobnego do niskiego klucza, a po prawej stronie zrobić coś podobnego do wysokiego klucza w fotografii. Czyli zupełnie naturalne elementy postprodukcyjne, które dotyczą i fotografii, i kina, i całej sfery wizualnej. Jak to wygląda w przypadku dźwięku, kiedy próbujemy w jakiś sposób to odkształcić lub zmienić? Cóż my wtedy słyszymy? Jeszcze raz. Dźwięk jest ten kolor. Naturalny. Niemożliwe. Sam wybierałem. Żółty. Jaki żółty, no. Dobrze. Dźwięk w niskim kluczu, czyli pozbawiony części wysokiej. A to nie jest ten kolor. Niemożliwe. Sam wybierałem. Ale żółty. Jaki żółty, no. No to też bardzo źle słychać. Jakby gdzieś było właśnie przyciszone, gdzieś w oddali, jakby ten dźwięk był. Proszę popatrz, w przypadku fotografii zaczynaliśmy doszukiwać się pewnej wartości. Tak. Wiemy, że jest inne, ale nie bardzo nam to przeszkadza. To nie jest problemem. Zaczynamy widzieć w tym jakąś wartość kreatywną. W przypadku dźwięku coś, powiedziałeś, jest zniekształcone. Tak, nie słychać. Nie słychać. Coś nie słychać. Jest jakiś problem. Dobrze, ale to zróbmy na odwrót. Przejdźmy do wysokiego klucza. Sam wybierałem. Ale żółty? Jaki żółty, no. Jest inaczej. Tak, jest inaczej. Pytanie, lepiej, gorzej? No właśnie, lepiej na pewno, ale też coś jest nienaturalnie. Coś jest nienaturalnie. Tak. No niektórzy powiedzieli, że brzmi jak przez telefon. Tak, trochę tak. Więc trudno wyobrazić sobie na przykład, że zrobilibyśmy dźwięk w wysokim kluczu, bo prawdopodobnie brzmiałby cały jak przez telefon. W związku z tym też nie byłoby to wrażenie, którego oczekujemy. Co chciałem przez to pokazać, że dźwięk po pierwsze troszeczkę mniej się poddaje przekształceniom takim, gdzie one nie powinny występować, czyli powiedzmy w tej warstwie dialogowej, takiej standardowej, średniej, powiedzmy standardowego filmu, jakiegoś dramatu. Tam, gdzie to przekształcenie nie jest potrzebne. Nie możemy sobie zaszaleć tak jak niektórzy reżyserzy i operatorzy i robią na przykład film czarno-biały. My nie możemy zrobić filmu
w cudzysłowie w dźwięku w jakimś kluczu, czyli bardzo ciemno brzmiący lub bardzo jasno brzmiący, bo od razu zaczynamy to odczuwać jako pewnego rodzaju dyskomfort. Oczywiście ta granica jest dosyć płynna, ona nie jest aż tak bardzo ostra, natomiast ona po prostu występuje. Nie możemy też zrobić w takim kluczu wysokim, pomimo tego, że on jest dla dialogu troszeczkę lepszy, bo jest tam większa ilość zgłosek, które są odpowiedzialne za zrozumiałość, ale też odczuwamy to jako pewnego rodzaju dyskomfort. I teraz ten pierwszy przykład, gdzie powiedziałeś, że nie słychać już zbyt dobrze, jest zwykłym, standardowym przykładem, kiedy w kinie uszkodzi się głośnik wysokotonowy. Wtedy no, słyszysz dźwięk, ciężko powiedzieć, że go nie ma, ale coś jest nienaturalnego. Wychodzisz z kina i co mówisz? Fatalny dźwięk. Co się wydarzyło po drodze? Prawdopodobnie ktoś film niestety zrobił dobrze, bo prawdopodobnie byli to dobrzy dźwiękowcy, natomiast poszedłeś do kina, w którym uszkodził się jeden głośnik. I teraz, czy ty jako widz jesteś w stanie powiedzieć, że to był uszkodzony głośnik, czy słaba ścieżka dźwiękowa? Prawdopodobnie nie. Nie. Natomiast komunikat negatywny jest tak. W stronę dźwięku. Film. Podobnie jest też, jak coraz częściej oglądamy teraz w domu, tak na platformach streamingowych, i też ten sprzęt nie jest idealny. To są jakieś głośniki komputera, to są głośniki telewizora. Oczywiście no, niektórzy mają wielkie głośniki i kino domowe, ale najczęściej większość z nas nie ma takiego sprzętu. Więc też przez tego powodu, prawda, może się brać ten problem, że czegoś nie słyszymy. Może się oczywiście z tego powodu dziać, natomiast w przypadku naszego odsłuchu raczej jest tak, że jesteśmy do niego w pewien sposób przyzwyczajeni. To jest ten jedyny moment, gdzie znasz swój odsłuch, wiesz jak to brzmi i na zasadzie porównania tych wrażeń, które znasz, jesteś w stanie powiedzieć, czy to ci po prostu bardziej pasuje, czy mniej, lub w ekstremalnych sytuacjach powiedzieć rzeczywiście, że coś jest niedobrego z tym dźwiękiem. Oczywiście my pracując dla takich platform jak Netflix czy telewizję, gdzie wiemy, że ten dźwięk będzie odtwarzany nie w kinie, tylko w domu, staramy się go przygotować w taki sposób, żeby jego się w domu lepiej oglądało. To znaczy, żeby był bardziej komfortowy i nie wymagał od nas jakichś specjalnych zabiegów. Pamiętam Zimną wojnę, jakie wrażenie zrobiła na mnie niesamowicie Pawła Pawlikowskiego, też to warstwa dźwiękowa tego filmu. Też tam chodzi o dźwięk, bo oni też nagrywają sprzętem oczywiście, dźwiękowym. Oczywiście, bardzo, bardzo istotny film, przepięknie zrobiony. I znowu, ten dźwięk pasował do obrazu. I to jest chyba najważniejsze, żeby te warstwy ze sobą jakoś korespondowały. Kiedy korespondują, to my jako widzowie jesteśmy zadowoleni. Kiedy coś się rozjeżdża, zaczynamy odczuwać niepokój i zaczynamy to komentować. To myślę, że to jest dobre na zakończenie naszej rozmowy. Ja ci dziękuję serdecznie, że byłeś gościem Kinorozmowy i że ten dźwięk mogliśmy trochę odczarować, powiedzieć, że wcale tak źle z nim nie jest i że trzeba zwracać uwagę na różne aspekty. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję i do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A tu jeszcze upominek dla ciebie. O, dziękuję serdecznie. Z tego miejsca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki, że oglądaliście Kinorozmowę. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia.